Za horyzontu wielka światłość wciela się w historię i zwyciężając mroki czasu staje się pamiątką. Oświecając nasze życie jasno nam objawia, że tylko poszukując prawdy życie ma sens. Ścieżkami świata po śladach wiary przybywamy do Rzymu, by tam usłyszeć echo słowa, które wciąż rozbrzmiewa. To rzymskie mury, to rzymskie niebo przekazują światu, że żyje on, prawdziwy człowiek, Chrystus wśród nas i my z nim. Objęci Jego światłem, złączeni Jego krzyżem, śpiewamy jednym głosem: Emanuel, Emanuel, Emanuel. Dla miłości wiele krwi przelano, które zmieniło obraz świata, ufnie wyruszamy. Razem z Piotrem wpatrzeni w Pana umacniamy wiarę. Żywe słowo nas odnawia i wzrasta w nas i my z nim. Objęci Jego światłem, złączeni Jego krzyżem, śpiewamy jednym głosem. Esta es nuestra iglesia que se llama Nuestra Señora de Copacabana. Que está al lado de la plaza principal 21 de septiembre. Spokojnie, to tylko ja. Nie bójcie się. A propos strachu, nie bójcie się wspomóc akcji Poświęć Kilometr, którą wymyślili wraz z księdzem Wojtkiem młodzi ludzie z diecezji siedleckiej. Piękna akcja, dzięki której młodzi z Bulo Bulo w Boliwii i od Staśka z Czadu będą mogli przyjechać do Polski na spotkanie z papieżem. A jeżeli nie, to wrócę do was nocą. Vivremo in te.